Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy, jak Jezus do swoich uczniów mówi o tym, co czeka Go w Jerozolimie. O cierpieniu, o krzyżu, o odrzuceniu, o tym wszystkim, co zgotowano dla Niego. Słyszymy o wszystkich doświadczeniach, które są zbawczymi wydarzeniami, misterium Paschy. Równocześnie słyszymy, jak apostołowie, słuchając tego, tak jakby nie słyszeli, nie zwracają na to należytej uwagi. Słyszymy pytanie Jezusa: o czym rozprawialiście w drodze? Oni nie słuchali o tym, co Jezus do nich mówi. Oni pokłócili się między sobą, co to znaczy być wielkim. Chrystus przypomina im, jaka jest zasada wielkości w logice ewangelicznej. Ten, kto chce być wielkim, niech będzie sługą wszystkich. Kochani, dla nas jest to lekcja pokory, bo w każdym miejscu człowiek wielki może źle rozumieć swoją wielkość. Na przykład we wspólnocie możemy źle rozumieć to, co znaczy być wielkim. Oczywiście w cudzysłowie. Ktoś przyjmuje odpowiedzialność, staje się trynitarzem, konsekrowanym, liderem wspólnoty, liderem w jakiejkolwiek sprawie. I zaczyna zachowywać się, jakby pozjadał wszystkie rozumy, jakby wszyscy byli na jego usługi. Zapomina o tym, co jest istotą powołania każdego chrześcijanina, a więc służba. Nikt z nas nie pozjadał wszystkich rozumów. Nikt z nas nie zdobył całkowitej wiedzy. Ba, przypomina nam o tym jeden z tytułów papieskich: sługa sług Bożych. Ojciec Święty to sługa sług Bożych. A więc i każdy z nas jest sługą. I kochani, jest to bardzo wielkie wyzwanie, abyśmy jako kapłani, jako liderzy, jako członkowie wspólnot, kształtujący życie naszych wspólnot, pamiętali o tym, że odpowiedzialnością naszą jest służba. Pierwszym zadaniem i pierwszym, co przyjmuje każdy, kto przyjmuje odpowiedzialność, to przyjmuje krzyż. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy przyjąć. Tym krzyżem może być natłok obowiązków, może być drugi człowiek, może być organizacja zadań, może być organizacja różnych celów, ale to jest nade wszystko krzyż. Bo jeśli nie przyjmiemy tego wszystkiego jako krzyż, zaczniemy się wywyższać. A wywyższanie poprowadzi nas do pychy, a pycha do upadku. A nie chcemy tego, abyśmy upadali. Chcemy razem kroczyć drogą Zmartwychwstałego. Chcemy iść razem z Nim do Jerozolimy. Chcemy iść razem z Nim drogą krzyżową. Chcemy stać się wielcy, ale w logice ewangelicznej. A żeby tak się stało, musimy pamiętać o tym, że przyjmujemy krzyż, że stajemy się sługami. W tym kontekście istnieje jeszcze jedna pokusa.
Bo jeśli ktoś rzeczywiście usłyszy, że żeby być wielkim trzeba służyć, to powie, nie chcę być wielkim. Nie dlatego, że się do tego nie nadaje, nie dlatego, że nie powinienem, ale dlatego, że po prostu z lenistwa nie chce mi się być sługą. I to jest kolejna pokusa, która towarzyszy życiu wspólnotowemu. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby być wielkim. W swoim zakresie, który pokazuje nam Duch Święty. Ale jeśli w swoim lenistwie stwierdzimy, że ja nie chcę, to pojawi się problem. Bo po co jestem w takim razie w szkole Jezusa Chrystusa? Prośmy dzisiaj, kiedy rozważamy ten tekst ewangeliczny, kiedy rozważamy Słowo Boże, abyśmy potrafili podejmować posługę, abyśmy potrafili być wielcy w logice Ewangelii, abyśmy potrafili nieść krzyż, który Chrystus nam powierza, abyśmy potrafili służyć, abyśmy z odwagą tę posługę przyjmowali, jaka by ona nie była w naszym życiu.